Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Wega Fitness. Dzisiaj miałem nagrywać filmik moich wegańskich wiadomości, filmik z moimi wegańskimi wiadomościami, ale jest jedna informacja, którą chciałem się z Wami podzielić tutaj poprzez film, żeby móc po prostu nieco więcej wyjaśnić. Miał być to news na stronie, jednak może warto tutaj opowiedzieć o nieco większej ilości szczegółów, a szczerze powiedziawszy nie chce mi się dzisiaj pisać, gdyż już sporo i tak pisałem. A więc tak, nie wiem czy może znacie kogoś takiego jak Joe Rogan. Joe Rogan to taki koleś, który ma niesamowitą obsesję na punkcie weganizmu. Prowadzi swoje podcasty na YouTubie, ma tych odcinków ponad 1000, i ma ogólnie ogromną oglądalność, tak naprawdę może się utrzymywać tylko i wyłącznie z YouTube'a. I coraz częściej zaprasza on do siebie gości i stara się naprowadzać wszelkie rozmowy na temat weganizmu. Joe Rogan jest osobą, która, myślę, jedną z niewielu, która jest takim skrywanym weganinem. Tak często mówię o tym weganizmie, tak często go atakuję, że mam przeczucie, że po prostu sam nim jest. To jest coś w rodzaju takiej bardzo silnej homofobii. Najczęściej osoby, które bardzo, bardzo mocno atakują gejów, to najczęściej tymi po prostu homoseksualistami sami są. I taką samą zależność wydaje mi się, że widzę również w Joe Roganie. Niezależnie od tego, jaki to będzie gość, czy będą rozmawiać o wykładaniu kafelków, czy o koszeniu trawników, w ciągu 3 minut od rozpoczęcia konwersacji Joe Rogan będzie zawsze starał się tą rozmowę przepchnąć na temat weganizmu. Jakiś czas temu miał nawet na antenie Russella Branda, jest to wegański aktor, obecnie jest weganinem, i próbował nakłaniać go do przejścia z powrotem na jedzenie mięsa, do jedzenia mięsa. Nie tak dawno temu odbył się u niego kolejny podcast. Tym razem był to podcast ze strongmanem Robertem Oberstem, o którym pierwszy raz słyszę. No i nic dziwnego, ale zaraz o tym nieco więcej. W tym podcaście w ciągu zaledwie 2 bodajże minut, nawet krócej od rozpoczęcia podcastu, oczywiście Joe Rogan przyszedł na temat diety, spytał się, co jedzą strongmeni. Robert Oberst powiedział mu, że jedzą oni głównie mięso, ryż oraz trochę papryki. Bardzo ciekawa ogólnie dieta, na pewno bardzo zdrowa. W każdym razie i zaraz po tym natychmiast Joe Rogan stwierdził, zapytał się Obersta, czyli nikt nie jest na diecie wegańskiej. Oberst nieco się zaśmiał, powiedział, że nie, nikt nie jest na diecie wegańskiej, ale słyszał o pewnym wegańskim strongmanie. No i tutaj oczywiście Joe Rogan się włączył, no i rozpoczęła się dyskusja. Oczywiście ani Robert Oberst, ani Joe nie wiedzieli, nie znali nazwiska Patryka Baboumiana, bo o nim właśnie była mowa. Nie znali jego nazwiska, nie potrafili sobie przypomnieć tego nazwiska. No pomimo tego, że Patryk Baboumian jest strongmanem bardzo, bardzo znanym. Jest długoletnim wegetarianinem i długoletnim weganinem. Pobił rekord świata również jako weganin. Więc nie wiem, jak można go nie znać. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest strongmanem, a było, nie było, on jest również strongmanem. Joe i Robert nie potrafili sobie przypomnieć tak naprawdę, kim on jest. Zarzucili mu, że podnosi w martwym ciągu zaledwie 600 funtów, co i tak już jest sporym ciężarem, prawda? Sporym ciężarem. Teraz zobaczę. 600 funtów, ile to jest kilogramów? Wydaje mi się, że 272 kilogramy, tak. 272 kilogramy. I że spożywa tylko jeden posiłek dziennie, co jest również nieprawdą. I że nie ma on żadnych osiągnięć i nie jest on najsilniejszym człowiekiem na świecie, jak podobno twierdzi film Game Changers, bo o to się właściwie głównie rozchodziło.
Joe oczywiście wspomniał o Jamesie Cameronie, który jest na jakiejś tam fali wegańskiej, próbuje oczywiście weganizm wychwalać. A Joe, jak zwykle w swoich podcastach, stara się ten weganizm obalać. Pragnę oczywiście wspomnieć o tym również, że Joe poluje, zamieszcza zdjęcia z martwymi zwierzętami na twoich kontach na Instagramie też. No i oczywiście zaczęły się kłamstwa na temat Patryka. Stwierdzono, że Patryk nie jest przecież mistrzem świata strongmanów. Jednak Patryk Babumian nie jest mistrzem świata strongmanów i nigdy nie był i nigdy nie twierdził, że jest, a film Game Changers również nie twierdzi, że on jest mistrzem świata strongmanów. Zarzucano mu brak tytułów, zarzucano mu brak osiągnięć. I co bardzo mnie ciekawi, ciekawi postawa Roberta Obersta, który krytykował Patryka Babumiana za brak jakichkolwiek osiągnięć. Ale wiecie co, poszperałem sobie i patrzę tutaj na osiągnięcia Roberta Obersta. Zacznijmy może od niego. Osobiste rekordy na siłowni. Super. Moim osobistym rekordem wczoraj było zrobienie ogromnej kupy. Jeżeli wpiszę sobie na Wikipedii, to ten mój osobisty rekord, to tak naprawdę ilość moich osiągnięć równa się osiągnięciom Roberta Obersta. Ekstra. Robert oczywiście jest silnym facetem, absolutnie temu nie przeczę. Jednak w zawodach osiągnął tylko dwie rzeczy. Martwy ciąg, 340 kg, 4 powtórzenia. Było to na strongmanach amerykańskich. Oraz wyciskanie kłody, 211 kg. Był to również rekord amerykański w jego kategorii wagowej. I to wszystko. Koniec jego osiągnięć, a mimo to przez 10 minut rozwodzą się nad tym, jak Patryk Babumian nie ma żadnych osiągnięć. A teraz przejdźmy do wegańskiego strongmana Patryka Babumiana. 1999 rok. Mistrz Niemiec w kulturystyce, kategoria junior. 2007 German Champion. Mistrz Niemiec jako strongman, kategoria 105 kg. 2009 tak samo. 2009 German Team Champion. 2009 Mistrz Niemiec w wyciskaniu kłody. 2009 rekord świata w wyciskaniu kłody w jego kategorii wagowej. 2010 znowu Mistrz Niemiec. 2010 znowu Mistrz Niemiec w wyciskaniu kłody. Ciekawe. 2011 czwarte miejsce w wyciskaniu kłody. I wyjdźcie po prostu sobie na jego Wikipedię. Nie będę tego wszystkiego pokazywać. Nie będę wam tego czytać, przepraszam, nie będę tego czytać. Jest tego naprawdę sporo. W każdym razie rekordów świata jest 5. Tak? 5. Jest 5 rekordów świata. Super. Robert Oberst nie ma żadnego rekordu świata na swoim koncie, a jednak krytykuje Patryka Babumiana, wegańskiego kulturystę, rozsiewając o nim kłamstwa. Kłamiąc na temat tego, ile podnosi, stwierdził, że Patryk Babumian podnosi 270 kg w martwym ciągu, jednak podnosi 360. Na swoim koncie na YouTubie Patryk podnosi 350 kg dwa razy. Więc o to chodzi. A więc chodzi o to, że oczywiście Joe Rogan po raz kolejny próbuje demonizować weganizm, twierdząc, że jako weganin nikt nigdy nie będzie silny, nikt nigdy nie będzie atletą i nikt nigdy nie będzie w stanie nic osiągnąć w sporcie. Z czym się oczywiście diametralnie, okropnie myli. Wystarczy wejść na stronę Great Vegan Athletes. Tam macie spis kulturystów, rowerzystów, biegaczy, ciężarowców, strongmanów, uczestników trójboju siłowego i wielu, wielu innych, którzy są weganami od wielu, wielu lat i którzy biją rekordy, będąc na diecie wegańskiej. A jak pokazały nam badania kliniczne, nasz rodzaj diety nie ma nic wspólnego z osiągami, a co więcej, dieta czysto roślinna oparta na nieprzetworzonych produktach roślinnych może nawet wpłynąć na nieco lepsze wyniki w sporcie. Więc po raz kolejny Joe Rogan nie dość, że kłamał,
bo żadne słowo, które było wspomniane o Patryku, nie okazało się prawdą, to jeszcze jak zwykle próbuje demonizować weganizm, pokazując, jak bardzo skrytym weganinem jest sam. Być może prawie tak skrytym jak Piers Morgan, który, jak wam wiadomo, stara się krytykować niesamowicie weganizm. Krytykuje on również polowania. Potrafi nakrzyczeć na myśliwego, twierdząc, że a gdyby on zaczął, że na przykład polowanie na każdy jest takie samo i gdyby, co by się stało, gdyby on zapolował na przykład na jego kota albo psa, a w tym samym czasie jest całkowicie przeciwny weganizmowi i twierdzi, że jedzenie wegańskie to syf. Pomimo tego, że codziennie pewnie zajada się tostem z fasolką. Prawda? A więc drogi Joe Rogan, który ma naprawdę miliony wyświetleń w swoim kanale, cały czas kłamie. Każdy odcinek to jest jedno wielkie kłamstwo. No ale cóż, ważne, że kieszeń się zgadza, prawda? A więc to jest taki mój news. Jest to news właśnie w formie filmu, który chciałem wam przekazać, żebyście, gdybyście natrafili na kanał Joe Rogana, są to podcasty, gdzie próbuje demonizować weganizm, to wiedzcie, że żaden z tych podcastów nie ma ani odrobiny prawdy i są to tak naprawdę tylko i wyłącznie kłamstwa, które mają za zadanie tylko i wyłącznie pokazanie jego jako tą jedyną prawdę, bez tak naprawdę żadnej aktualnej, faktycznej wiedzy na ten temat. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.